sprawdziłem 10 rytmów na jednym riffie. Rytm szesnastkowy. No więc możemy zagęścić naszą grę do rytmu szesnastkowego. Co to oznacza? Stopa i werbel będą dalej tak samo pracować, czyli ta podstawa tego rytmu będzie dokładnie taka sama, natomiast tło będzie nieco gęstsze. No i te szesnastki, tutaj ciekawostka, można zagrać w różny sposób, ponieważ możesz to grać tak po prostu jedynkami, a możesz też, jeżeli jesteś sprawny czy sprawna technicznie, to możesz skorzystać z tak zwanej techniki Mellera. Tutaj na rajdzie ma to szczególnie duże znaczenie, ponieważ ciężko by nam było grać po prostu tak, więc na pewno ta technika jest to rzecz warta zwrócenia uwagi. Kolejny rytm już jutro. Obserwuj.